Dobry wieczór Polsko, dobry wieczór Państwu. Tutaj prowadzimy ożywioną dyskusję z Krzysztofem Skowrońskim. A mogę zdradzić o czym? Ta, no może, oczywiście, że możesz. No bo o Pokemonach. No o Pokemonach, no bo ja jestem jeszcze cały czas tam zainteresowany tą fascynującą grą w Pokemony. A Krzysztof, ale powiem, no... że ja nic kompletnie z tego nie rozumiem. Znaczy, w jaki sposób można za pomocą telefonu komórkowego strzelać do Pokemonów, znaczy, które... Nie, no to się nie strzela do Pokemonów, tylko po prostu ta gra jest na ekranie telefonu komórkowego. I ty się widzi, ale idziesz ulicą Marszałkowską i widzisz, że no gdzieś tak, jest Pokemon. No tak, na ale, tym? No tak, ale dzisiaj o Pokemonach nie będziemy za ale długo... To jest znacznie ciekawsze niż to, co mam do powiedzenia. Chociaż mam teraz rzecz ciekawą do powiedzenia, bo chcę Państwu pokazać książkę. Tak, to skromny człowiek, ale proszę. Książkę, bardzo ciekawą, dobrą książkę. Nazywa się to Alfabet Niepodległości. To jest taka książka, bardzo ładna. Książka dla dzieci i takiej mniejszej młodzieży. Wiele ciekawych haseł i takich typowych, i takich nieprzewidywalnych w tej książce jest. Korowód trzeci z krową, na przykład hasło. Hasło, co okno na świat. To są wszystko ciekawe hasła. O tej książce mówię, bo napisała tą książkę Anna Skowrońska. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tak jest. Ale to bardzo uważam, dziękuję, że mogłem o tej książce nie, no powiedzieć. No uważam, ja popieram takie idee, może trochę za późno mogliśmy zacząć, bo dzieci już pewnie nas nie oglądają. No. Ale rodzice cię zachęcam. I to ja też zachęcam, bo wszystko to, co Krzysztof proponuje, ma ogromną wartość. I czy to jest Radio Wnet, czy to jest Kurier Wnet, czy to jest Jarmark Wnet, czy to jest książka. Myślę, że warto się, no na przykład w czwartek będzie Jarmark Wnet, prawda? Tak. To jest najmili plater w takiej opuszczonej szkole hoffmanowej. Najmili plater 29, tuż za hotelem Mariut, od 8 do 18. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo będzie tam wszystko, co jest potrzebne na świątecznym stole. To jest najważniejsze, plus bardzo dobra atmosfera. A zanim złożymy Państwu życzenia, to jeszcze, no jak ty uważasz, czy dziennikarz powinien mieć tę odwagę? No bo jednak, jak widzimy na świecie, no zdarzają się nawet przypadki dosyć, no takie, no co to dużo mówić, drastyczne zabójstwa dziennikarzy. No. No to jest w pytaniu zawarta odpowiedź, tak. Znaczy dziennikarz, znaczy na ogół dziennikarze nie wyruszają, znaczy jest elitarne grono dziennikarzy, które wyrusza w taką prawdziwą dziennikarską podróż, tak? To znaczy podróż do w kierunku jądra ciemności, tak? To są dziennikarze śledczy, ci, którzy prowadzą śledztwa dziennikarskie, i ci, którzy ruszają na wojnę, tak? To są ci najodważniejsi z odważnych, i takie dziennikarstwo jest tym dziennikarstwem najwłaściwszym, najprawdziwszym, i to wymaga rzeczywiście odwagi. No tak, ale troszeczkę to moje pytanie sformułowałem troszkę nieostro, ale chodzi mi teraz też o odwagę taką w wyrażaniu swoich poglądów. No bo to też często jest tak, że no ja może tego nie mam za dużo, ale jakieś gryzienie się w język, jakaś autocenzura chyba też czasem występuje, prawda? Bo może nie opłaca nam się tego i tego powiedzieć, bo może to nie będzie dobrze widziane. No. Do tego trzeba mieć odwagę, tak. Może jakoś jeszcze to, co... Znaczy, no ja wiem, że to pytanie, że czy trzeba mieć odwagę dalej, ale to jest tak, że no właśnie... Czy w Polsce jest dużo takich odważnych dziennikarzy? Bo jednak jest to, że są te środowiska dziennikarskie. Wiadomo, środowisko Gazety Wyborczej, Newsweeka, które są tam, my mamy jakieś swoje środowisko, prawda? I to jest tak, że no, to jest takie, czasem powstaje pytanie, kto ma rację, nie? Bo każdy ma ten swój świat poukładany i no i w zasadzie i oni mają swoich czytelników i my mamy swoich odbiorców. No i to jest taka sytuacja, że powinno być jakieś dziennikarstwo kompletnie obiektywne, prawda? Odważne, obiektywne, które no nie boi się nazywać różnych rzeczy po imieniu z różnych stron. Czy jest taka szansa na takie dziennikarstwo u nas? Odważne i obiektywne? No tak. No to znaczy ja bym... Znaczy, no mam, znaczy nie mam... to, że my jesteśmy nieobiektywni, ale oczywiście prezentujemy jakiś tam swój światopogląd, prawda? Zagmatwałem coś za bardzo? Znaczy tak, to znaczy nie w pytaniu jest od razu zawarta odpowiedź i trudno odnaleźć w nim
taki, sens. Nie, sens to może tak, no ale to wiadomo, dziennikarstwo, czy dziennikarz ma być powinien być odważny, tak, powinien być odważny. Na czym polega odwaga dziennikarska? Na tym, że trzyma się faktów i jest gotowy powiedzieć to, co wie, tak? To znaczy, to jest ta odwaga, czyli niezależnie od interesu, który ma, tak, jest ponad to i opowiada prawdziwe historie i dociera do prawdziwych historii. Czy w Polsce jest możliwe dziennikarstwo, które dziennikarz, który jest dla wszystkich wiarygodny? Na razie jest to trudne, no bo jest na tyle ostry podział polityczny i podział też w środowisku dziennikarskim, że na razie takiego nie ma. Czy się zdarzy? No pewno kiedyś się zdarzy, kiedy ten ostry spór razem z pokoleniem odejdzie w niepamięć, do historii. Akurat tu się nie zgadzam na to, że z pokoleniem coś się zmieni, bo Trzecia Rzeczpospolita ma już prawie 30 lat, przyszło już następne pokolenie, prawda, a spór jest w tym samym miejscu, no bo mniej więcej. No bo jeszcze główni aktorzy to są ci sami aktorzy, którzy występowali od 90 roku. Że polska gospodarka to musi mieć tutaj cały czas jakieś tam firmy z zachodu, bo my nie mamy swojego kapitału. Minęło 30 lat i my nadal nie mamy swojego kapitału. No to się tak mówi, że no kapitał nie ma narodowości. No polskiej na pewno nie. Także tutaj, no, ja nie wiem, bo mi się wydaje, że my nie jesteśmy na drodze do tych zmian, bo no, rzeczywiście to dziennikarstwo powinno być takie, że gazety są zupełnie, czy tam stacje radiowe, czy telewizyjne, są zupełnie niezwiązane z żadną opcją, prawda? U nas czegoś takiego nie ma, no, w ogóle. No. No nie ma. No nie ma, ale czy jest szansa, żeby to się zmieniło, no? Czy jako prezes SDP-u, czy jako tam wytrawny dziennikarz widzisz, że jest szansa jakiejś ewolucji tego dziennikarstwa, żeby no, dziennikarstwo nie było związane z opcją polityczną? Znaczy bo... cały wysiłek, który mamy w Radiu Wnet, w spółdzielczych mediach Wnet, to jest wysiłek w kierunku wolności, czyli tak, w kierunku niezależności. Dlatego stworzyliśmy spółdzielnie, spółdzielcze media Wnet, 600 spółdzielców, dlatego jest jarmark Wnet, dlatego idziemy pod bardzo stromą górę i przesuwamy się bardzo powoli, bo chcemy być niezależni, niezależnie od świata polityki, niezależnie od świata biznesu, że to jest ta droga, ta najtrudniejsza droga dziennikarska i takiego najtrudniejsza droga medium. Na ile to się udaje, no można czytać Kurier Wnet, to jest droga, to się udaje, no ale ten sam rodzaj niezależności widzimy w naszej rozmowie, tak, no bo ani ty, ani... Ale niezależność jest trudna. No właśnie o to mi chodzi, że oczywiście... Wolność się opłaca, niezależność kosztuje. To jest to hasło, którymi posługują się media Wnet, tak? Wolność się opłaca, tak? Niezależność kosztuje, no coś w tym stylu, bo to jest ważne. To znaczy ważne, żeby człowiek nie uległ, czy dziennikarze, żeby nie do końca... Znaczy w ogóle dziennikarze trochę zaczęli przegrywać i to się zaczęło w 93 roku, tak? Zaczęli przegrywać z PR-owcami, tak? Znaczy zaczęli przegrywać ze sprytem polityków. Politycy się nauczyli, jak narzucać swój sposób mówienia i do tej pory mam wrażenie, że nie poradziliśmy sobie do końca z tym problemem, tak? Nie potrafimy wyjść na taką drogę, w którą to my tak naprawdę jesteśmy tą w pełni czwartą władzą, tak? Tylko jesteśmy albo tu, albo tu. No dobrze, nie, no to trzeba optymistycznie jakoś popatrzeć na ten świat, no nie, no i musimy... powiedzieć, to któregoś dnia to się uda, tak? Ale w ogóle patrząc na to, co się dzieje w Polsce i w polskich mediach, to jest tak, że ponieważ jest strona A i strona B, to tak naprawdę publiczność ma pełny dostęp. Jak ktoś chce, to może zobaczyć sobie stronę A i stronę B i wyrobić sobie samodzielne zdanie na temat tego, co się dzieje na świecie i w Polsce, jak ma na to ochotę, jak się tym zajmie, jak poświęci czas. A myślę, że w rozwiniętych demokracjach być może jest gorzej, tak? Bo nie ma,
strony A i strony B, tylko jest jest tylko poprawność polityczna i wtedy rzeczywiście dostaje się nie informację, tylko taki produkt, tak, który nazywa się informacją. No I to jest problem, bo tak jest. Potem jest zdumienie, tak jak w Polsce mainstream się zdziwił, bo miał 90% przekazu medialnego był po jego stronie, a tu nagle Andrzej Duda wygrał wybory, tak? No to było zdziwienie, a potem Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Oczywiście media się złożyły na to, ale na zwycięstwo Andrzeja Dudy złożyło się też to przede wszystkim, że wystartował Paweł Kukiz. No. To jednak bardzo, bardzo tę naszą scenę troszeczkę zmieniło, a poza tym był ruch kontroli wyborów. Oczywiście, że to było, ale to też dzięki Radiu Wnet, bo Radio Wnet też bardzo współpracowało. To było wiele elementów, a teraz z kolei zdziwienie jest, na przykład prasa włoska się zdziwiła, jak to jest możliwe, tak, populiści wygrywają wybory, tak, prasa francuska się dziwi, jak to się dzieje, prawda, że ludzie przestają chcieć głosować na główne partie polityczne, Niemcy się dziwią, no i dlaczego powstała Alternatywa dla Niemiec, a dlaczego się dziwią, dlatego że dziennikarze nie opisują, przestają opisywać świat, który są daleko od ludzi, tak, nie rozmawiają, tak, chcą przekazywać wiedzę z góry na dół, czyli od pani kanclerz na dół, a z dołu do góry ta wiedza jest nieprzekazywana i w związku z powyższym poza świadomością mediów dzieją się rozmaite rzeczy, które na końcu w wyborach okazuje się, że nie wygrywają te główne siły, tylko ktoś inny. Jakąś tam bolączką mediów jest, no, na przykład, no, to co widzimy w telewizji publicznej, ta walka o oglądalność i ta, że no jednak jest to też jakieś tam uzależnienie od, przede wszystkim od jakiegoś gustu bardzo uśrednionego, prawda, że poza tym no też jest uzależnienie od reklamodawców, co dalej idzie, więc to też pewne kanony narzuca, ale może przejdźmy troszkę bardziej optymistycznie, że jednak te media, Radio Wnet, tutaj te media, w których bierzemy udział, jednak troszeczkę ten świat zmieniają, prawda, że troszeczkę jednak pokazują, że to dziennikarstwo może być inne i też bierzmy pod uwagę, że te media w zasadzie to tak działają, bo zaczęło się, no to tak mniej więcej w tych mediach zaczęło się od Uważam, że. Była taka gazeta Uważam, że, która, bo kiedyś była teoria, że gazeta prawicowa się nie sprzeda, że tygodnik, bo to może nie całkiem gazeta, znaczy też gazeta, ale tygodnik, że się nie sprzeda. I uważam, że to było na tyle groźne, że zostało spacyfikowane w sposób taki, no zresztą wiadomo jaki, tam pan pod śmietnikiem się tam spotkało dwóch panów i ustaliło, że to przejmiemy. No ale trochę się pomylili, bo powstały na bazie, uważam, że dwie redakcje, redakcja do rzeczy i nasza redakcja. Prawda? I tutaj okazuje się, że jednak ta, no bo to jest jakaś forma, no, mimo wszystko jakiejś tam, no nawet walki też o to prawdę, o to jakiegoś tam, no w tej wojnie informacyjnej. A dzwoni do nas pan Michał. Zapraszamy. Pan Mikołaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak rozmawiacie tak o prezydencie naszym Dudzie. No ja bym powiedział, że myślę, że prezydent Duda nie wygra tych wyborów, jak będzie teraz startował. No to, panowie, no tak moim zdaniem, pamiętacie, pan Komorowski czy tam Platforma też miała, w pierwszej turze miała przecież duże poparcie, tak? Wyniki miała dobre, a w drugiej turze przegrali. A to teraz, co tam PiS teraz nawywijał, bo tak państwo rozmawiacie, co nie? Co PiS tam nawywijał teraz i pani Szydłowa, jak wyszła o tych nagrodach, o tym innych rzeczach, to moim zdaniem sobie sami naważyli bigosu teraz. Teraz muszą go zjeść. Znaczy wie pan, no to jest... Tak, no wie pan, no, ma pan... Dziękuję bardzo za telefon. Znaczy my akurat tu nie rozmawialiśmy o szansach prezydenta Dudy, tylko o tych wyborach, które były. No na razie nie będziemy antycypować, kto ma jakie szanse, bo jeszcze jest trochę czasu do tych wyborów, ale może oddajmy, bo to już kończymy audycję, jest bardzo blisko, złożymy życzenia państwu świąteczne, ale co byś jeszcze chciał państwu, tak, tu jest wszechświat, można wszystko powiedzieć, co byś tak chciał powiedzieć? Chciałbym wszystkim
telewidzom, którzy wytrzymali te 2 godziny, bardzo serdecznie podziękować i przeprosić za czasami nieskładną mowę, ale też... Jak nieskładną, przecież to było cudowne, co mówiłeś. Ja sam słuchałem z ogromną przyjemnością. Począwszy od tych takich wynurzeń filozoficznych, do których mnie skłoniłeś, tak się zastanawiałem, co ja mam do powiedzenia o filozofii, a co ja mam do powiedzenia o polityce, a co ja mam do powiedzenia w ogóle na temat świata. Natomiast wiem, że co bym chciał powiedzieć, to jest takie wolne wnioski, tak? Wolne wnioski, czyli jeszcze raz mogę zachęcić do tego, tak? Jak najbardziej. Ale no to zachęcam, proszę państwa, w czwartek wyjdzie kolejny numer Kuriera Wnet, który będzie można kupić na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 29. Zapraszam państwa serdecznie, jak ktoś nie był na jarmarku, tam można zrobić bardzo dobre przedświąteczne zakupy. To jest jedna rzecz, którą to jest ta reklama, ale ona jest konieczna, dlatego żeby żyć, żeby tworzyć wolne media, musimy mieć kontakt i musimy je robić razem i razem te media tworzyć. To jest pierwsza. Druga to oczywiście życzenia. Życzenia świąteczne, które oczywiście poza życzeniami, żeby to były święta rodzinne, żebyśmy naprawdę w to uwierzyli, czyli naprawdę uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, żebyśmy potrafili z tego wyciągnąć dla siebie, dla swojego życia tą energię, która jest do tego potrzebna, a jednocześnie żebyśmy wsłuchiwali się w głos Ewangelii, żebyśmy za tą Ewangelią wędrowali, chociaż czasami to jest bardzo trudne. Więc życzę państwu tego właśnie, żeby z uśmiechem na świat patrzeć po tym, jak już będziemy po rezurekcji. Ja, proszę państwa, no chciałem podziękować Krzysztofowi, który miał ogromne obiekcje, czy wytrzymamy te 2 godziny, te 5 rund tutaj rozmowy. Jak państwo mieliście okazję zobaczyć, mam nadzieję, że ktoś nas oglądał, to zawsze podejrzewam, że ktoś nas ogląda. Taką mam nadzieję, ale oczywiście nie. Ryszardowi Makowskiemu też bardzo, bardzo dziękuję, no, bo ale, to było przeżycie. Dlaczego? To było przeżycie. 2 godziny rozmowy w studiu telewizyjnym. Proszę państwa, no jeżeli mówi to jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, który przeprowadził w swoim życiu wywiadów ile? Nie wiadomo, ale bardzo dużo. Bardzo dużo, też tak podejrzewałem, że tego było bardzo dużo. Proszę państwa, żegnamy się z państwem. Ja może tutaj taką anegdotką się pożegnam. Kiedyś Stefan Friedman opowiadał, że jak zdawał do szkoły aktorskiej, no to tam powiedział jakiś wiersz, no ale komisja powiedziała, może by nam pan tutaj, czy nie wiem, czy tam na pan była, czy tam możesz byś powiedział nam coś wesołego. No i on wtedy powiedział, wesołego, aleluja. Także, proszę państwa, wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i do zobaczenia wkrótce.